Trzymam właśnie w ręku książkę Koniec wiary autorstwa Sama Harisa, która została przetłumaczona przez Dariusza Jamrozowicza i którą bardzo polecam. Jest to książka, która dołożyła swoje, jeżeli chodzi o moje odejście od wiary. Jeżeli znasz język angielski, to na oficjalnej stronie Sama Harisa oraz na jego kanale na YouTube można znaleźć trzy części książki Koniec wiary w formie audiobooka. Jeżeli słuchasz mnie na YouTube, to na ekranie powinny wyskoczyć linki. Sam Harris we własnej osobie po prostu czyta tam tą swoją książkę oraz dodaje do tego, co przeczytał, dodatkowe komentarze z perspektywy jego żyjącego w 2016 roku. Chciałbym przeczytać wam kilka jej fragmentów i opatrzyć je moim komentarzem. Cytuję: Słowa takie jak Bóg i Allah muszą przejść w ślady Apolla i Baala, w przeciwnym razie sprowadzą zagładę na nasz świat. Kilka minut spędzonych na przechadzce po cmentarzu nieudanych idei pokazuje, że takie rewolucje w dziedzinie pojęć są możliwe. Weźmy przypadek alchemii." Fascynowała ludzi przez ponad tysiąc lat, a jednak ktokolwiek, kto dziś na poważnie twierdziłby, że jest praktykującym alchemikiem, sam pozbawiłby się możliwości zajmowania większości odpowiedzialnych stanowisk w naszym społeczeństwie. Religie oparte na wierze musi czekać taki sam los odejście w niebyt. Jaka jest alternatywa dla religii, takiej jaką znamy? Jak się okazuje, jest to źle postawione pytanie. Chemia nie była alternatywą dla alchemii. Była to całkowita wymiana ignorancji w jej szczytowym rozkwicie na prawdziwą wiedzę. Dowiemy się, że tak jak w przypadku Alchemii, mówienie o alternatywie dla religii, oznacza niezrozumienie tematu. Koniec cytatu. W swoim ostatnim publicznym spotkaniu z Dawkinsem sam Harris poszedł podobnym tropem, mówiąc, że nie jest przecież tak, że kiedy przestajesz wierzyć w świętego Mikołaja, to musisz teraz wypełnić tą dziurę w kształcie świętego Mikołaja czymś nowym, żeby móc nadal szczęśliwie żyć. Nie. To po prostu jest proces wyrzucania ze swojej sieci wierzeń tego, co zbędne, i pozostawienie tego, co prawdziwe i wartościowe. I wtedy zacząłem myśleć o tym właśnie mitie oraz świętach. Widzicie, cokolwiek było tym mitem, który zaczął tradycję dawania sobie nawzajem prezentów, to nie jest dla mnie istotne to samo ze świętami ogólnie rzecz biorąc. Nie muszę przecież odrzucać całego zbioru zachowań i tradycji, tylko dlatego, że ktoś kiedyś uważał, że sednem tego święta jest celebrowanie urodzin odkupiciela grzechów. Nie muszę zrezygnować z dawania prezentów mojej rodzinie, dlatego, że ktoś kiedyś uważał, że to człowiek w czerwonym wdzianku, używający latających reniferów jako metody transportu, rozdaje te właśnie prezenty. A wiedzcie, że obydwa te postulaty traktuję równie poważnie. Mogę przecież zatrzymać wszystko, co jest wartościowe. Jego uroczyste spotkanie z rodziną oraz prezenty, bez doszywania do tego jakiejś magii lub akceptowania nieuzasadnionych stwierdzeń. Ale przejdźmy głębiej. Niech nikt nie udaje, że w zbiorze zachowań i tradycji wiążących się z religią nie można znaleźć wartościowych rzeczy. Oczywiście, że są tam wartościowe rzeczy. Są to takie rzeczy, jak po pierwsze wspierająca się społeczność. Pomyślcie o tym. Kiedy nawracasz się na religię, to w sumie dostajesz natychmiastowy zestaw kolegów i koleżanek, którzy dzielą twoje wartości oraz którzy spotykają się regularnie w tym samym miejscu. Często jest tam muzyka, jest jedzenie, jest wspólny cel, jest rozwijanie swojego zrozumienia kwestii, która cię interesuje, jest duchowość. Fakt, iż ludzie chcą pojawiać się w takich miejscach, nie jest dla mnie ani trochę zaskakujący. Sam Harris utrzymuje oraz wykazuje, że każda z tych potrzeb, według niego włącznie z potrzebami duchowymi, może być zaspokojona w świeckim kontekście, zaspokojona na sposoby, które nie wymagają od ciebie wiary w coś, czego prawdziwości nie wykazano. Przechodząc do innej kwestii, jednym z motywów przewodnich tej książki jest obawa, iż ludzie, którzy mają umiarkowane podejście do religii, stanowią pewnego rodzaju ochronę dla ekstremistów religijnych, wstrzymując prawdziwy progres, progres zarówno w dziedzinie nauki, jak i w dziedzinie etyki. Cytuję: Musimy ustalić, co oznacza bycie człowiekiem religijnie umiarkowanym w XXI wieku. Umiarkowani w obrębie każdej wiary zmuszeni są luźno interpretować albo po prostu ignorować większość ze swoich kanonów, aby móc normalnie żyć we współczesnym świecie. Pierwszym, co się daje zauważyć, gdy umiarkowani religijnie wycofują się z biblijnej dosłowności, jest to, że inspiracja ku temu nie pochodzi ze świętej księgi, lecz z rozwoju kultury który sprawia, że wiele wypowiedzi Boga trudno zaakceptować w formie pisemnej. Jedynym powodem, dla którego ktoś jest obecnie umiarkowany w sprawach wiary, jest to, że przyswoił sobie niektóre z owoców ludzkiej myśli ostatnich dwóch tysięcy lat: politykę demokracji, rozwój nauki w każdej dziedzinie, troskę o prawa człowieka, koniec kulturowej i geograficznej izolacji i tym podobne. Drzwi prowadzące na zewnątrz biblijnej dosłowności nie otwierają się od wewnątrz. Koniec cytatu. Zastanówmy się na chwilę nad tym twierdzeniem. Czy rzeczywiście drzwi prowadzące na zewnątrz biblijnej dosłowności nie otwierają się od wewnątrz? Konkretnie zastanówmy się nad takim problemem. Czemu w naszych sądach oskarżenie o czarnoksięstwo nie jest już traktowane serio? Zarówno katolicy, jak i Purytanie, czyli kalwiniści, skazywali ludzi za tą straszną zbrodnię, jaką jest czarowanie. Więc czemu to ustało? Bartek z portalu należeć do Chrystusa jest prawnikiem, więc może on ma jakąś odpowiedź na to. Okej. Okay, oto jedna propozycja. To ustało dlatego, że katoliccy i purytańscy teolodzy siedli bardzo poważnie do roboty i jak się okazało, skrupulatna i uczciwa egzegeza tekstu biblijnego wykazała, iż kiedy Biblia mówi takie rzeczy jak nie pozwolisz żyć czarownicy, Księga Wyjścia 22.18, to Biblia, po pierwsze, nie ma na myśli zabijania takiej osoby, przecież nie o to tutaj chodzi. A po drugie, oczywiście to nie jest tak, że autorzy Biblii myśleli, że czarownice istnieją. Jasne, że nie. Czy tak to wyglądało? Czy było to odkrycie rzetelnej teologii? A może druga hipoteza może było tak, że po pierwsze, eksperymentalnie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że pod wpływem tortur osoba przyzna ci się nawet do bycia teletubisiem. Przy okazji, jeżeli ktoś nie wierzy, że stało się to eksperymentalnie, to odsyłam do takich książek jak Niezwykłe Złudzenia i Szaleństwa Tłumów lub trzeci rozdział książki Moral Arc Michaela Shermera. Potem technologia poszła do przodu, pojawiły się kamery i mikrofony, które nie zarejestrowały ani jednego przypadku, gdzie nekromancja, bo to również jest w Biblii, by zadziałała albo gdzie rzeczywiście wywołano by ducha, który jest wykrywalny w jakikolwiek możliwy sposób. Innymi słowy, przypadków, w którym wywołanie ducha można by odróżnić od tego, że po prostu kobieta gada do siebie. Potem wróżby okazały się nie działać. Metoda naukowa nauczyła nas, żeby wymagać dowodów, zwłaszcza kiedy ktoś twierdzi coś nadzwyczajnego. Razem z tą zmianą przestaliśmy uważać głębokie wewnętrzne przeświadczenie jakiegoś księdza, iż szatan spiskował z jakąś osobą, jako dowód, który można przeciw tej osobie przedstawić w sądzie. I znaleźliśmy się w XXI wieku, gdzie każde dziecko, nawet wychowane w chrześcijańskiej rodzinie, wie, że czary są w Warcraftie albo we władcy pierścieni, ale nie tutaj, w świecie rzeczywistym. Więc jak uważasz? Które z powyższych jest powodem faktu, iż umiarkowani chrześcijanie nie wierzą już w czary? Hm? Mam jeszcze jeden przykład. Oto mały cytat z Biblii, list do Efezjan 6,5: Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi. Nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą słuszcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom. Świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. Do tego w pierwszym liście do Tymoteusza jest powiedziane bezpośrednio, że można być chrześcijaninem i mieć niewolników. Proszę, przed Waszym nosem, Paweł Starsu informuje nas w sposób niedwuznaczny, że niewola to jest coś zatwierdzonego przez chrześcijaństwo. Okej, okay, jeżeli zapytasz jakiegokolwiek chrześcijanina lub chrześcijankę w Polsce, czy niewolnictwo jest niesprawiedliwe w środku rozmowy, która nie ma nic wspólnego z Biblią czy religią, to odpowiedzą ci od razu odpowiedzą jak normalni ludzie oczywiście, że to niesprawiedliwe, oczywiście, że to niemoralne ale niech tylko usłyszą kilka takich wersetów z Biblii, a zaczną się zastrzeżenia i biblijne stepowanie. Ale nie podlega żadnej wątpliwości, że ci chrześcijanie żyją żyją wedle tej pierwszej odpowiedzi i brzydzą się najmniejszą wzmianką o niewolnictwie. Więc skąd ta zmiana w chrześcijańskim umyśle? Od której strony otworzyły się drzwi prowadzące na zewnątrz biblijnej dosłowności? Hm? Czy to ludzie w Watykanie postanowili przyjrzeć się Pismu Świętemu trochę większą lupą i tym razem odnaleźli tam wiadomość – niewolnictwo złe? A może to nasze świeckie standardy moralne poszły do przodu, a teologowie obudzili się z ręką w nocniku i desperacką potrzebą, żeby ponownie interpretować pismo, tym razem tak, żeby było w zgodzie z naszymi XXI wiecznymi wartościami. Jak kwituje to Harris, umiarkowanie religijne jest wytworem świeckiej wiedzy i biblijnej ignorancji. Oto jeszcze kilka cytatów na temat umiarkowania religijnego z książki Harrisa. Cytuję. Problem, jaki stanowi dla nas umiarkowanie religijne jest w tym, że nie pozwala ono, aby na temat religijnej dosłowności wypowiadano się zbyt krytycznie. Nie prowadząc swojego życia zgodnie z literą tekstów, a jednocześnie tolerując brak rozsądku u tych, którzy to robią, osoby o umiarkowanych poglądach religijnych zdradzają zarówno wiarę, jak i rozum. Jeżeli główne dogmaty wiary nie będą poddane w wątpliwość, Czyli to, że wiemy, że Bóg istnieje, oraz że wiemy, czego od nas żąda, to umiarkowanie religijne nie zrobi nic, by wyprowadzić nas z tego pustkowia. Ludzie o umiarkowanych poglądach religijnych są w znacznym stopniu odpowiedzialni za religijny konflikt w naszym świecie, ponieważ ich wierzenia tworzą kontekst, w którym nigdy nie będzie można się dostatecznie przeciwstawić biblijnej dosłowności i przemocy religijnej. Koniec cytatu. Pozwólcie, że powiem Wam, jak ja patrzę na problem umiarkowanej religijności. Wszyscy znamy osoby, które uważają się za wierzące, chociaż w ich osobistej teologii przetrwało nie wiem 3% tego, co wpojono w nich, kiedy byli dziećmi i nadal uznają siebie za katolików. Chociaż zapytani, na przykład, czy uważają używanie prezerwatyw za niemoralne byliby równie zdziwieni, co zapytani, czy uważają, że smoki istnieją. To są ludzie, którzy akceptują teorię wspólnego przodka, którzy w kościele byli ostatni raz półtora roku temu, a jednak na pytanie, czy wierzysz w Boga, odpowiadają tak, a na pytanie czemu odpowiadają to kwestia wiary. I tutaj tkwi sedno problemu: tu zaczyna się bajzel. Czemu? Bo wiara to jest nic innego jak pseudouzasadnienie, w którym można usprawiedliwić absolutnie wszystko. Zadaj sobie pytanie, czy jest jakieś przekonanie, którego nie można by usprawiedliwić, mówiąc. To kwestia wiary. Spróbujmy kilka. Murzyni są gorszymi ludźmi niż biali. Czemu tak sądzisz? No, to kwestia wiary. Choroby zakaźne są tak naprawdę powodowane przez grzech. Czemu tak sądzisz? To kwestia wiary. I w tą grę można grać z każdą możliwą propozycją. I na tym, w moich oczach, polega tworzenie kontekstu, w którym fundamentalizm i ekstremizm może rozkwitać. Muzułmanie, którzy zrzucają homoseksualistów z dachów lub odcinają głowy niewiernym, również mogą powołać się na wiarę. Sprawa jest dość prosta w moich oczach: nieuzasadnione niczym stwierdzenia należy publicznie wytknąć palcem, albo będą nam one blokować drogę do lepszego świata. Tak długo jak powołanie się na wiarę nie prowokuje wybuchu śmiechu na sali, gdzie jest wypowiedziane, tak długo my dajemy licencję ekstremistom na to, żeby mogli robić to, co robią. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.